Przed gwiazdką elfy, zgodnie z życzeniami przysłanymi przez dzieci, pakowały prezenty do kartonu. Wszystkie kartony były jednakowe, ale do dyspozycji elfów było kilka rodzajów papieru prezentowego w czterech kolorach żółtym, pomarańczowym, fioletowym i zielonym oraz w dwóch wzorach w kropki lub w paski. Niestety, po zapakowaniu wszystkich prezentów okazało się, że do pięciu z nich elfy zapomniały dołączyć karteczek z imionami. Teraz nie wiadomo, który prezent do kogo powinien trafić. Na szczęście elfy zapamiętały jakieś informacje. Mikołaj powiedział, żeby na ich podstawie spróbowały odgadnąć, do kogo powinny trafić paczki. Pomóż elfom! Oto informacje, które udało się zapamiętać. Prezent żanety na pewno nie jest żółty. Jeżeli prezent nie jest pomarańczowy, to nie należy do Zygmunta. Jeżeli prezent jest fioletowy, to należy do Olgi lub do Zygmunta. Jeżeli prezent należy do chłopaka, to na pewno jest w kropki. Karol i Agata na pewno nie mają takiego samego wzoru papieru. Pomóż elfom.